Siema, nazywam się Jakub Kapturski, jestem z polskiego teamu Korkite z Poland. Pierwsze pytanie, taki klasyczek, co czułeś zdobywając ten tytuł? Co czułem? No, jakie to uczucie zostać mistrzem Polski? Jakby napędza mnie do tego, żeby działać jeszcze mocniej i bronić tytułu. Jakby, bo jednak posiadać tytuł to też jest odpowiedzialność na ten sposób, że jednak musisz za każdym razem teraz pokazać, że zasłużyłeś na ten tytuł i że musisz się tego trzymać i ciśnąć z progresem coraz bardziej. Kojarzę ciebie głównie z uprawianiem dyscypliny bigger. Naprawdę widać bardzo mocno ciśniesz progres w tym. I jakby skąd się wzięła w tobie chęć do startowania w innej dyscyplinie, jaką jest freestyle? Nigdy nie skreślałem freestylu pod tym względem, żeby coś tak jakby odsunąć kompletnie od siebie. W Polsce no nie wieje na bigger zbyt często, dlatego też pływam częściej chyba freestyle do tej pory niż bigger, ale nie ma w Polsce zawodów biggerowych, chyba jedne w roku, które nie zawsze się odbywają. Przez to z tego są te mistrzostwa Polski freestyle, do których jednak zawsze trzeba warto mieć jakiś tytuł i cisnąć to, co jest, a nie to, czym można wyjeżdżać za granicę. Jaki jest twój ulubiony trik biggerowy, którego jeszcze nie umiesz, który cię jakby najbardziej nakręca do tego, żeby się go nauczyć? Takim moim dream tickiem, że tak powiem, jest kite loop board off. To jest w momencie, kiedy kręcę kite loopa i wywalam sobie dechę na bok jedną łapą. Okej. Taki Joshua robił to, na przykład ma foty i tak dalej. Jakby to jest triczek, który jak widzę, myślę, on potrafi, ja też kiedyś tak będę robił. Super. Jaki jest twój ulubiony latawiec ze stajni Kora? Moim ulubionym kajtem jest GTS, teraz obecnie szóstka, który wyszedł. Tak jak porównać wszystkie kajty z Kora, każdy znajdzie coś dla siebie, względem na to, że są i latawce do lotów, i latawce do loopów, i latawce do freestylu, do wave'a, foila. Wszystko jest w odpowiedniej jakby sekcji. No ale GTS-a bardzo lubię przez to, że teraz ten nowy jest bardzo radykalny, przez to kręci mocniejsze kite loopy. Zarazem niesie bardzo mocno w górę. Jesteś jeszcze młody, ale na pewno już snujesz jakieś plany na przyszłość i powiedz, czy wiążesz swoją przyszłość na razie z kajtem, czy traktujesz to tylko czysto sportowo? Wiążę przyszłość z kajtem praktycznie w 100%. Jakby kajt jest priorytetem, ale chcę zrobić studia i jakby wykształcenie, żeby mieć plan B. Jednak też to, co chyba będę chciał robić, czyli fizjoterapia, jest bardzo potrzebna w tym sporcie, bo jednak wiedza o swoim ciele i o to, czy się coś rozwaliło, czy nie, jest bardzo przydatna w sporcie. Super, dzięki.